tej chwili kondukt żałobny przybywa do bramy Suprowskiego Monasteru. Przy biciu żałobnych dzwonów ciało świętej pamięci arcybiskupa Mirona witane jest przez rodzinę, duchowieństwo, episkopat prawosławnej cerkwi w Polsce, delegację Ministerstwa Obrony Narodowej. Wśród zebranych są wojewoda Podlaski, władze miasta Białegostoku, władze samorządowe i setki wiernych. W środę 14 kwietnia ciało Jego Ekscelencji arcybiskupa Mirona wróciło do Polski. Po wojskowej ceremonii i ekumenicznej modlitwie na Okęciu ciało hierarchu przywieziono do kaplicy prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego przy ulicy Banacha w Warszawie. Trumna z ciałem Władyki była wystawiona w kaplicy do niedzieli. Przez cały ten czas w obecności ciała świętej pamięci arcybiskupa Mirona odprawiane były liturgii i panichidy. Kaplicą odwiedzały setki wiernych z całej Polski, przedstawiciele władz. Wyłożona została księga kondolencyjna. Dzisiejsze uroczystości pogrzebowe, boska liturgia oraz obrzęd pogrzebu, którym przewodniczył zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jego eminencja metropolita Sawa, odbyły się w godzinach porannych w katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Następnie kondukt żałobny wyruszył do Supraśla, by tu właśnie, zgodnie z wolą zmarłego, złożyć jego doczesne szczątki. Trumnie z doczesnymi szczątkami Jego Ekscelencji arcybiskupa Mirona asystuje kompania honorowa Pomorskiego Kręgu Wojskowego wraz z reprezentacyjną orkiestrą Pomorskiego Kręgu Wojskowego.
odegraniu hymnu państwowego kapelani prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego przeniosą trumnę do głównej świątyni monasteru, cerkwi Zwiastowania przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Odbudowie tej zburzonej w okresie wojny cerkwi wiele lat swojego zakonnego życia, swe siły poświęcił arcybiskup Miron. Bez przewodówki, żeby były, nie?